Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, od wiersza pierwszego. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie. Nie czyń sobie rzeźbiony rzeźbionych czegokolwiek, co jest na niebie, w górze na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się kłaniał nie będziesz się służył, gdyż Ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synek do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazują łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką pracę, ale siódmego dnia jest szabas. Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdy w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień Szabatu i poświęcił go. Ci ojca swego i matkę swoją. Aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego Swego i nie pożądaj żony bliźniego Swego, ani Jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Czytamy, że Pan mówił wszystkie te słowa. To jest bardzo ważne, ponieważ trzeba powiedzieć, że prawa, które tutaj są nadane, dotyczą tak zwanego przymierza synajskiego. Ale to nie znaczy, że nie było praw wcześniej. One były w postaci przepisów, przykazań i nadawał je wcześniej Bóg, Bożym Ludziom, aby po prostu w tych przepisach i prawach chodzili. Na przykład było to zawsze związane z jakimś przymierzem, które Bóg zawierał z człowiekiem, a oto taki na przykład e, wzór takiego przymierza, jakie Bóg na przykład zawarł z Adamem i Ewą, a właściwie to z Adamem w ogrodzie Eden, bo on był reprezentantem ludzkości. A więc widzimy, że to tak jest i również z Noem oraz z Abrahamem i innymi e, mężami bożymi, szczególnie patriarchami przedpotobowymi, Przedpotopowymi, czy też i po potopie. Na przykład po zawarciu przymierza z Abrahamem, nadał mu również Bóg przepisy i prawa. I to jest bardzo ważne, dlatego że w 15 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej mamy zawarcie z Bogiem przymierza przez Abrahama, albo inaczej, zawarcie z Abrahamem przymierza z Bogiem. Jest to bardzo istotna sprawa, bo wtedy Pan Bóg nadał mu różne prawa i przepisy które ten też musiał przestrzegać. Wcześniej również pamiętamy o przymierzu Boga z Noem. Również tam mamy zbiór pewnych przepisów i zasad, które Bóg nadał temu przymierzu. I tak zawsze będzie. Również, jak powiedziałem, z Adamem i Jewą, kiedy Bóg zawarto przymierze, to widzimy, że również to przymierze zawierało pewne zasady, czyli pewne przepisy wolności i prawa. Na przykład była mowa o wolności, od czego ma być wolny, i czego nie powinien dotykać, może inaczej, czego nie powinien jeść, również było to przykazanie. A więc każde przymierze, które było zawarte, czy to z Adamem, z Noem, czy właśnie z Abrahamem i jego potomstwem, zawsze mamy związek z jakimiś przepisami i prawami, czy też przykazaniami. Na, na przykład podam pewien fragment, bo czytamy w słowie Bożym tak o Abrahamie i Bogu, który nadał mu te prawa. Dlatego ten też Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich i przepisów moich i praw moich. A więc widzimy wyraźnie, że z tym przymierzem wiązały się również przepisy i prawa i przykazania, które Bóg nadał również Abrahamowi. Było to przekazywane pewnie w formie jakieś ustnej, nie wiemy, czy było to też spisywane, tego akurat nie wiemy. Ale już Mojżesz, czytamy, że on te rzeczy spisywał, ponieważ Bóg mu tak nakazał. Napisz w księdze. A więc nie tylko była tak zwana dekalog spisany na tablicach kamiennych, ale również była księga, w której Bóg spisywał rozszerzenie tego prawa, o czym będziemy mówić dalej. A więc zatem przymierze tak zwane synańskie, które zostało zawarte na chorebie, jest to, musiało również zawierać przepisy i prawa do czasu zaprowadzenia nowego porządku. A więc okazało się, że te przepisy i prawa też obowiązywały do następnego przymierza. Ludzie, którzy przenoszą te prawa do następnego przymierza, niestety popełniają błąd, dlatego że łączą przymierza. Apostoł Paweł się do Rzymia w siódmym rozdziale powiedział albo napisał, że Łączenie tych praw starego i nowego przymierza jest po prostu pewną formą cudzołóstwa. I dam taki przykład, że dopóki kobieta ma jednego męża, to jest wszystko ok, ale jak ma dwóch, to już jest niestety związek cudzołożny. I mówi o tym właśnie w siódmym rozdziale pierwszego, znaczy listu do Rzymian, pierwszych sześciu wierszach. I tam jest wyraźnie napisane, że jeśli za życia męża przystąpi do. Innego mężczyzny będzie nazywana cudzołożnicą. I tam pokazuje to, że jeśli przenosimy pewne te wszystkie rzeczy z zakonu do następnego przymierza, tak zwanego przymierza Golgoty, nowotestamentowego przymierza, to wtedy niestety popełniamy taki rodzaj cudzołóstwa duchowego, poprzez to, że próbujemy przestrzegać dwóch przymierzy, co jest absolutnie sprzeczne, gdyż jedno wyklucza drugie. Pismo święte mówi, że ten nowy porządek zniesie przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów, napojów, różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Dlaczego? List do Chybacików, 9 rozdział 10 wiersz to mówi. Dlatego, że jeszcze wtedy w świątyni odbywała się ta cała służba, ponieważ był taki moment, kiedy stare przymierze jeszcze życi praktykowali przez następne 40 lat. Tyle co Izrael chodził po pustyni, aby wreszcie ostatecznie wejść do odpocznienia. Niestety nie weszli, tylko ci weszli z tego Bożego Ludu, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. A więc ten stary porządek przeminął, i list do Hebaczyków mówi, że ostatecznie nie tylko wtedy, kiedy Duch Święty został zesłany, bo dla narodu żydowskiego czy izraelskiego ten czas minął wraz ze zburzeniem świątyni bo dzisiaj bez świątyni tak naprawdę judaizm jest martwy. Natomiast dekalog dany przez Boga oznaczał 10 słów spisanych na, na tablicach kamiennych przez Boga, które zostały potem rozszerzone, opisane w księdze zwanym Torą przez niektóre ugrupowania Hasydów nazywane Toirą. To, ale chodzi o tą samą księgę. Więc jest to bardzo ważne, kiedy patrzymy na to, bo widzimy, że to przymierze miało właśnie dekalog zawarty, uporządkowany, spisany według Bożych zasad. 10 słów, które potem zostały rozwinięte w tej właśnie księdze. I my mamy księgę. My nie mamy dekalogu złożonego z 10 słów, bo tak nawet nie wiemy, gdzie te tablice są. Ale mamy księgę, która już pokazuje nam nie tylko te 10 słów, ale ich interpretacje, czyli rozbudowane te 10 przykazań w taki sposób, abyśmy wiedzieli co o, o co chodzi w tych 10 przykazaniach. Następna rzecz bardzo ważna. Dekalog został napisany w trybie rozkazującym i kategorycznym i bezwarunkowym, niepodlegającym żadnej modyfikacji. To jest bardzo ważne, dlatego że. Wielu ludzi próbowało ten dekalog modyfikować. Wiemy, że faryzeusze e, zmienili e, przykazanie na temat cudzołóstwa i dopuszczali niestety e, rozwody i ponowne związki. To samo dzieje się dzisiaj w wielu zborach i kościołach, dlatego że to jest właśnie ingerencja w dekalog. Nie cudzołóż to nie cudzołóż, i nie ma mowy o tym, żeby tutaj mógł ktoś modyfikować to przykazanie lub po swojemu, jak to robili faryzeusze, interpretować, aby to umożliwić, to cudzołóstwo inaczej, z punktu widzenia takiego um, prawnego, uczynić możliwym. Następna rzecz bardzo ważna. Modyfikacji dekalogu dokonywali różni ludzie na przestrzeni wieków, szczególnie kościół, z którego żeśmy wyszli, usunął drugie przykazanie, a z dziesiątego zrobił dwa. I dlatego mamy takie dziwne przykazanie, ani po hebrajsku, ani po polskiemu, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Chodzi pewnie, żeby Ani nie ukraść żadnej rzeczy, czy nie wziąć żadnej rzeczy, która do Ani należy. Tylko, że wtedy to powinno być napisane z dużymi literami. Nie wiemy, prawda? Bo nie wiem, czy chodzi o Anię, czy o kogoś innego. No, jeśli chodzi o Anię, to się zgadzam, że Ani żadnej rzeczy nie wolno wziąć, bo to, co należy do Ani, należy do niej. Ale jeśli chodzi o dzielenie w tak, taki sztuczny sposób, dziesiątego przekazania jest karkołomnym wręcz wyczynem. No i potem oczywiście niektórzy przesuwają jak gdyby te przekazania. Drugie łączą z pierwszym, chociaż powiem szczerze, że jest pewien związek między tymi dwoma przekazaniami, ale nie aż na tyle, aby można było uprawiać, niestety, co tu dużo mówić, te wszystkie rzeczy, które tam opisane jako... Czynienie podobiz, które niestety zabrania, niestety z punktu widzenia pogańskiego zabrania dekalog. Chrześcijanie to przejęli i w pierwszym chrześcijaństwie nie było czegoś takiego, ale był taki okres w chrześcijaństwie, zwany obrazobórstwem, gdzie toczyła się walka o to, żeby, czy wizerunki mają być, czy nie ma być, no w końcu wygrała ta opcja bardziej pogańska i niestety potem zawadzało to drugie przykazanie, i trzeba było coś z nim zrobić. No i niestety uległo modyfikacji. To już Augustyn przy tym grzebał, i on tam kombinował już. Także bardzo dosyć wcześnie próbowano te rzeczy zmieniać, aby umożliwić wejście do Kościoła Bożego pogan, poganom, tak, żeby oni mogli z tymi swoimi bałwankami. Wejść do, znaczy, czy tymi swoimi obrazami, czy wizerunkami bóstw swoich, wejść do kościoła, a już doktorowie wymyśleli, w jaki sposób nazwać te nowe bożki, aby miały chrześcijańskie odpowiedniki w swoich nazwach na przykład. Prawda? Więc każdy z tych dzisiaj wizerunków i każdy z tych tak zwanych bożków ma swoje. Odzwierciedlenie nawet wśród świętych, albo do herosów, na przykład greckich, prawda, z kultury greckiej i do mitologii nawiązujących, albo też różne boginie i tak dalej, więc mamy cały poczet świętych, którzy mają jakieś sprawcze zdolności, prawda? No, oczywiście już bardzo blisko jesteśmy wtedy demonologii, bo zaraz jak się modlimy do jakichś duchów, to zaraz oczywiście przychodzą demony, a my nie mamy żadnego wpływu, będąc istotami w tym ciele, aby to zweryfikować inaczej niż jedynie przez Boże Słowo. I dlatego są Boże zabrania obcowania ze zmarłymi. Natomiast niestety, niestety wiele religii wierzy w obcowanie ze zmarłymi. No, Pismo Święte. Mówi wyraźnie, że ani oni, ani my nie możemy sobie wzajemnie pomóc. Jak mówi Abraham, do bogacza ani wy stąd, ani my tam nie możemy przejść. Więc skoro w krainie umarłych nie można zmienić strony swojej obecności, to cóż, dopiero wpływ nasz na tamten świat i tamtego świata na nasz świat jest absolutnie niemożliwy. Poza tym, chyba że chcemy. Demony przywoływać, i różnego rodzaju niestety fałszerstwa, które są dokonywane, czasami również przez demony, prawda? I to jest cały problem. Zwróćcie uwagę na przykład, jak badania pokazały. Że Pan Jezus Chrystus nie miał przebitych dłoni, tylko przebite ręce. Zresztą to jest zgodne z opisem, tak? I rzeczywiście krzyżowano przez przebicie nadgarstków. Co zatem ci wszyscy mistycy, którzy mają zamiast nadgarstków, krwawiące dłonie? Sami widzimy, że to jest albo zbiór jakichś psychicznych doświadczeń pod wpływem pewnych emocjonalnych przeżyć, i naprawdę to, to jest bardzo wątpliwe, ponieważ to się nie zgadza. Z, facto, z faktami, które oczywiście archeologia już w tej chwili udostępnia i pokazuje, że to zupełnie inaczej wyglądało. Tak samo mamy, jeśli chodzi o przybicie pana Isa do krzyża, jeśli chodzi o jego nogi, to wiemy, że jeden gwóźdź przechodził przez podbicie, drugi przez stopę. Więc gdyby ci ludzie rzeczywiście nosili jakieś stygmaty chrystusowe, jak to oni mówią, to rzeczywiście nie byliby oszustami, ale te stygmaty by się pokrywały z prawdziwymi oczywiście faktami, ale nie pokrywają się. Natomiast apostoł Paweł mówi o stygmatach owszem, ale miał na myśli zupełnie inne stygmaty, ponieważ był biczowany trzy razy, wychłostany ponad miarę, ukamienowany, również spędził w morzu parę dni, kołysząc się na czymś tam. Będąc zanurzony w słonej wodzie, jego ciało też musiało przeżyć różne Rosterki i pewnej zniekształcenia. I to wszystko na swoim ciele apostoł Paweł miał. Więcej, mój, że pięć razy otrzymał 40 uderzeń bez jednego kijem, to znaczy on musiał wyglądać jak wielki weteran wojenny na emeryturze. A Paweł nie był na emeryturze, bo ostatnim, że tak powiem, stygmatem, który miał na swoim ciele, to była rana od miecza, kiedy ścięto mu głowę. Może i tu, w tym ci naśladowcy różnych stygmatów chcieliby Pawła Apostoła naśladować. Przynajmniej mielibyśmy dowód na to, że to wszystko jest autentyczne. Oczywiście wybaczcie mi mój sarkazm, ale jak się człowiek spotyka albo z głupotą, albo z fałszerstwem, albo z rodzajem jakichś psychicznych doznań, które niestety bardziej przypisać można chorobom niż wierze, no to niestety musimy się na tym poważnie zastanowić. A więc nie podlega dekalog modyfikacji, dlatego musi być albo w takim brzmieniu jakim jest, albo mamy takie pewne rzeczy, o których Pan Jezus mówił, że pewne rzeczy mogą się wypełnić. tak? No i rzeczywiście będziemy za chwilę o tym mówić. Dekalog tak naprawdę nie zawiera tylko 10 przykazań, ale te przykazania też się dzielą na różne sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że zawiera 9 przykazań moralnych i tylko jedno przykazanie, Zwyczajowe dotyczące właśnie czwartego przykazania, jakim jest przestrzeganie dnia sabatu. Oczywiście te wszystkie przykazania określają stosunek człowieka do Boga i do innych ludzi, a nawet do siebie samego. Kiedy czytamy dekalog, rozważamy go, to widzimy, że w ten sposób musimy określić na stosunek do Boga, moralny oczywiście. Stosunek do ludzi i też do siebie samego. A więc Dekalog zawiera tych dziewięć przykazań dotyczących moralności, jak powiedziałem, i jest w nierozerwalny sposób związany z prawem naturalnym. Czemu to jest tak bardzo ważne? Prawo naturalne mówi nam o tym, że pewne rzeczy są przyrodzone. Na przykład, wolność. Na przykład, prawa do tego, aby by człowiekiem wolnym móc się, się przemieszczać, gdzie się chce. Pan powiedział Adamowi, że może iść i całą ziemię wypełnić swoim potomstwem, może się przemieszczać jak chce i gdzie chce. Drugie przykazanie bardzo ważne jako prawo do, do, e, do posiadania jest opisane w tym, że oto ziemię Ci daje, czyń sobie ją poddaną, uprawiaj ogród, oddaje Tobie i potomstwu Twojemu. Mało tego, że mówi o prawie posiadania, to jeszcze mówi o prawie dziedziczenia, czyli przekazywania naszego dorobku następnym pokoleniom. I to jest prawo niezbywalne, jest to prawo naturalne. I następna rzecz, którą Pan Bóg dał człowiekowi, prawa religijne, oparte na wolności. Wolność ta polega, że jest, unikamy zła, a gniemy do dobrego. I to jest bardzo ważne, ponieważ musimy umieć to rozróżniać. I bez dekalogu i prawa Bożego nie jesteśmy w stanie rozróżnić bez Bożego, co naprawdę jest dobre i co naprawdę jest złe. A więc jedno przykazanie związane, A. i tego, tych praw nie może nam odebrać nawet Pan Bóg. A wiecie dlaczego? Bo nam je sam darował I Pan Bóg szanuje swoje przykazania. Jeśli dał nam te prawa, wolności prawda i, 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 i inne prawa, to znaczy, że On ich nie odbiera, bo po to je nadał, abyśmy w nich chodzili, mogli z tego korzystać. Człowiek, który nie ma prawdziwej wolności, nigdy nie może być wolnym. I tak to ktoś mówi: Tyle wolności, ile mojej zdolności do poruszania się, przemieszczania się tyle mojej wolności, ile własności. A jeśli chodzi o prawa religijne, nikt nie będzie mi kto mówił, co mam wierzyć, a w co mam nie wierzyć. A druga sprawa, bardzo ważna, nikt nie będzie mi wybierał przyjaciół ani moich wrogów. To jest oczywista rzecz, bo określa mi to, czym jest słowo Boże, czym jest małżeństwo, czym jest rodzina, czym jest Boży Zbór, czym jest wspólnota, nawet narodowa. Wszystko to określa Pan Bóg w swoim świętym słowie. Jeśli my byśmy tylko stosowali się do Bożego Słowa i korzystali z naszych praw i wolności, to bylibyśmy wolnymi ludźmi. Ale niestety nie, ponieważ nie znamy Bożego Słowa, nie znamy jako ludzkość prawa Bożego, dajemy sobie wmawiać jakieś ludzkie idee, które biorą na przykład od jakichś imion przywódców swój początek, na przykład marksizm. Albo na przykład jakiś maoizm, albo, wiecie, o tych izmów to jest mnóstwo, prawda? Co, który się objawia, to jakaś nowa idea, jakaś nowa, nowa koncepcja, właściwie tego samego, samego, tylko troszeczkę zmielonego, poddyktowanego może zmianą technologii przekazywania czy komunikacji. Dzięki temu my jesteśmy pod wpływem prania mózgów z zewnątrz przez różne media, które stosują niestety cenzurę i i to prewencyjną bardzo często, czyli to wszystko, co w komunie było potępione, co, co było w faszyzmie złe, tak? w nacjonalizmach takich socjalistycznych czy innych, to wszystko niestety powraca, dlatego że zawsze są ludzie, którzy chcą odebrać prawa nasze i wolności, bo chcą panować. A żeby móc panować, mieć władzę, absolutno muszą odebrać nam prawa Naturalne, darowane nam przez Boga, Boga, czyli prawa wolnościowe i prawa, jak powiedziałem, do samostanowienia, do, do posiadania i prawa wyznawania wiary taką, jaką ja chcę. Ja jestem człowiekiem tolerancyjnym w tym znaczeniu, że uważam, że ludzie mają prawo wierzyć w co chcą, a moim prawem jest głosić swoje prawdy, które wierzę, i swoją wiarę. Którą głoszę, a ludzie mają prawo, nikomu i tego nie narzucam, a ludzie mają prawo sobie wybierać. Tak jak wchodzą do sklepu i sobie wybierają, prawda, między tym, czego chcą, a tym, co nie chcą. I tyle. I dlatego Pismo Święte mówi: przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy to, co ja wam daję. Bez pieniędzy kupujcie. Jest napisane tutaj mowa jest o zbawieniu, o Słowie Bożym i tak dalej. To wszystko Pan Bóg daje nam za darmo. I dlatego wszystko w religii, prawdziwej Bożej, religii, która oparta jest na prawdziwej wierze, powinno być wszystko według zasady darmo. Wzięliście darmo? Dawajcie. Chwała Panu za to, i tak powinno być i żadna tutaj religia nie powinna zmuszać swoich wyznawców do. Płatności za to, co, w co wierzy. Oczywiście wiadomo, że ofiarność jest bardzo ważną rzeczą i dzięki tej ofiarności wiele inicjatyw może funkcjonować i wiele wspólnot. Dzięki Bogu za to, ale nigdy nie może to być uwarunkowana ofiarność, ponieważ Pismo Święte mówi, czy zmuszająca ludzi do ofiarności jakaś metoda, ponieważ Pismo Święte mówi, ochotnego dawcę Bóg miłuje. I to jest bardzo ważne. Łatwiej ludzi zmusić do czegoś, jeszcze wmówić im, że jest to jakaś forma pobożności, niż na przykład przekonać tych ludzi, że to, co robią, jest Bożym dziełem, do którego oni rękę swą przykładają, ponieważ Pismo Święte mówi: Zdobywajcie mamoną niesprawiedliwości. Królestwo Boże, a więc zaangażowanie środków materialnych w rozwój Bożego dzieła ma też znaczenie, ale jest to dobrowolne. I ci ludzie, którzy kochają Pana i wiedzą, że to Pan Bóg wspiera swoje dzieło, oni nie robią tego ani też nie propagują jakiejś formy tutaj pozyskiwania środków na takie cele. Niestety, to jest ważny problem. Z wszystkiego w dzisiejszych czasach można zrobić interes. Pismo Święte mówi wyraźnie, że niektórzy sądzą, że z pobożności można czerpać zyski i niestety wielu zboczyło, idąc tą drogą. A naiwnych ludzi niestety nie brakuje, bo ci ludzie są bardzo dobrze wyszkoleni w manipulacji i manipulują ludźmi, wmawiając im różny rodzaj pobożności, które opiera się na ofiarności. No niestety to widzimy, ale nie tym chciałbym się dzisiaj zajmować. Więc powiedziałem, Bóg dał nam te prawa I za to Bogu dziękujemy, że już na Synaju powstały takie prawa, które um, były bardzo istotne i ważne, bo pod względem moralnym. Tak samo mamy prawa jeszcze w ogrodzie Eden, kiedy człowiek został stworzony, potem mamy prawa Noego, które są też nadane po tym, jak stary świat niestety został zalany wodą, powstał nowy świat. Dlatego jest to bardzo ważne. A więc te pierwsze, jedno przykazanie związane z przymierzem sabatowym, jakie Bóg zawarł z Izraelem. To jest bardzo ważne. Niektórzy stosują tak zwaną teologię zastępstwa. Oczywiście jest to fałszywa teologia. Nie można zastąpić Izraela. Tak jak nie można zastąpić danych przez Boga obietnic innym narodem. Teraz Wy nie dostaniecie tego, co Wam Bóg obiecał, bo komuś innemu damy. Nie no, tak to nie działa. I dlatego Izrael ma swoje obietnice, narody mają swoje obietnice, Kościół ma swoje obietnice, a wspólnie wszyscy też mamy wspólną obietnicę. Ale te obietnice, które są dane Izraelowi, nie są tymi samymi Izraelowi, które dane są Kościołowi. I vice versa. Tak samo jest z poganami. Te obietnice, które mają poganie. Mają inne obietnice. Izrael liczy, na przykład o milenium. Izrael będzie powszechnym kapłaństwem, a narody nie. To jest oczywista sprawa, a ich zadaniem będzie przyprowadzenie ich wszystkich do Boga i wiary w Chrystusa. To jest bardzo istotna sprawa, więc nie możemy tych rzeczy mieszać, bo w teologii zastępstwa od razu mamy pewne problemy, ponieważ Pismo Święte przestaje się zgadzać. Bo wtedy mieszamy te wszystkie okresy, które Bóg przeznaczył Izraelowi, Poganom czy też Kościołowi, który powstał w tak zwanej parentezie, czyli przerwie między odrzuceniem przez Izraela Królestwa Bożego a nadejściem Królestwa Bożego. Jest tak zwana przerwa. W tę przerwę przed Kościół, dziękujemy Bogu, do tego Kościoła wyszli Poganie i część Izraelitów według wyboru łaski Bożej. Cały ten okres zakończy się nie tylko pochwyceniem dla Kościoła, ale dla świata też wielkim uciskiem, z którego zwycięsko przejdzie naród izraelski. I to wszystko jest absolutnie prawdziwe, bo opisane w Piśmie Świętym z precyzyjną, z precyzją szwajcarską, za co w jestem bardzo wdzięczna, bo może więcej, z Bożą precyzją. Bo myślę, że zegarki szwajcarskie kiedyś też przestaną chodzić. Natomiast Boża obietnicę nigdy nie ustaną, dopóki nie zostaną wszystkie spełnione. Dlatego możemy w obietnicach Bożych spać spokojnie. Dziękuję za to Panu Bogu, ale wolę nad spaniem, żebyśmy raczej byli aktywni dla Pana i ale miałem tutaj na myśli poczucie bezpieczeństwa. Zwróćcie też uwagę na następną rzecz, że Bóg, skoro zabarł z Izraelem to przymierze sabatowe, one zostaną dane jako znak zbawienia i odpoczynia w Bogu. I nazwane w Nowym Testamencie cieniem Starego Testamentu. Jedyne przykazanie, które zostało nazwane w Nowym Testamencie cieniem Starego Testamentu. To znaczy, że to przykazanie zmieni się, jest nadane do momentu przyjścia potomka, to jest Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Dlatego jest napisane tak. Synowie Izraelscy będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Do kogo to jest napisane? Do Izraela. Następna rzecz bardzo ciekawa. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Bóg Twój wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień Szabatu. Widzicie, kochani, to jest zupełnie inna sytuacja. Dotyczy to uświetnienia wyjścia Izraela z Egiptu. No myśmy w sposób fizyczny z Egiptu nie wyszli. Duchowym tak, ale fizycznym nie. Dlatego, bo sabbat jest też fizycznie obchodzony, a nie duchowo. Więc to jest bardzo przez niektórych. Więc to jest też bardzo ważne, abyśmy też pamiętali o tym. Natomiast Pan Jezus prowadza dzisiaj nas wszystkich do odpocznienia, czyli szabasowania. To znaczy tych, którzy prawdziwie uwierzyli w Pana. Jezusa Chrystusa. Dlatego, że czytamy w Bożym Słowie, kto bowiem szedł do odpoczynia, czyli szabasowania, jego ten sam odpoczął od swoich, jak Bóg od swoich. Jest to Hebrajczyków 4, od 9 do 10 wiersza. A więc jest to bardzo istotne, że Zobaczcie, że to pokazuje nam wyraźnie w liście do Hebrajczyków, że to szabasowanie jest w Chrystusie, że to się wypełniło, że teraz mamy zupełnie inne cienia i dnia mamy dzisiaj rzeczywistość, i nie dzień, tylko stan odpocznienia. Ale o tym będę mówił wtedy, kiedy będziemy przy czwartym przykazaniu, dlatego że myślę, że to może i niektórych bardziej zainteresować i myślę, że warto bardziej szczegółowo to po prostu omówić. Więc pamiętajmy. Natomiast, jeśli chodzi o inny podział, to jest tablica. Pierwsza tablica czy albo bo też niektórzy mówią, że to jest druga strona tablicy, więc nie wiemy, czy to, był, to było napisane na dwóch stronach tej samej tablicy i dlatego się mówi dwie, mając pod uwagę pierwszą stronę i drugą stronę, czy rzeczywiście były dwie osobne kamienne tablice. Trudno mi powiedzieć, niektórzy mówią tak, niektórzy mówią tak. Ja nie wiem, nie byłem tam, ale w każdym razie, no, tak czy owak, nie zmienia to oczywiście tej funkcji, jaką dekalog miał do wykonania i ma wobec ludzi. Pismo Święte mówi, że w wyraźny sposób, że ten podział jeszcze był, tak jeszcze ze względu na to, taki personalny. Pierwsza tablica mówiła o naszym stosunku do Boga. Druga tablica mówiła o naszym stosunku do bliźniego oraz siebie samego. I to by się zgadzało, Cztery przykazania tutaj na pierwszej tablicy, 6 izba człowieka na drugiej tablicy. Czy tak było? Nie wiemy. Nazwijmy to umownym podziałem, bo nie wiem, czy tak było, bo nie jest tak precyzyjnie napisane. Wiemy, że były dwie tablice, ale nie wiemy, w jaki sposób przebiegał ten podział. Być może tak, a być może inaczej. Tego na pewno nie wiemy. A tego, czego nie wiemy na pewno, to jak to mówią, ręki sobie za to obciąć nie dajemy. Chwała Bogu za to. Zwróćcie też uwagę na to, że pismo święte mówi w tym następnym wierszu: Jam jest Pan, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli. O, to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ dom niewoli jest obrazem życia wybranego człowieka przez Boga jeszcze przed jego zbawieniem. A więc kochanie, to jest bardzo ważne, jeśli patrzylibyśmy na przykład na Izraela dosłownie to Izrael miał swoją obietnicę, ale był w niewoli. Czyli czekał na swoje wybawienie. I kiedy Pan objawiał się Mojżeszowi, to powiedział mojego imienia Jachwę jeszcze nie objawiłem, bo ja jestem Jachwę, dalej mówi w tych późniejszych wierszach, ja jestem Jachwę, Zbawiciel. I to jest bardzo ważne. Mojżesz zrozumiał, Mojżesz o co Bogu chodzi, i to imię Jahwe jest zbawieniem, to jest w imieniu Jeszua, czyli Jezus. I to imię otrzymał syn Nuna, który nazywał, miał na imię Hoszea, a potem Mojżesz mu zmienił to jego imię na Jeszua, prawda? Jachwę jest zbawieniem. Proszę czytać nie tylko jeden wiersz tego szóstego rozdziału, ale przeczytać następne wiersze i tam występuje Jahwe jako wybawiciel z ziemi egipskiej Izraela. I to będzie znaczyło dokładnie Jeszua. W tym imieniu właśnie jest zbawienie. I chociaż w Starym Testamencie to imię nie było w pełni objawione, to Mojżesz je znał. I dziękujemy Bogu, że Mojżesz poznał Jego imię. Dlatego powiedział, że takiego proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Takiego proroka, który, do którego Bóg będzie mówił bezpośrednio. Tak? A rzeczywiście w Panu Jezusie mieliśmy taki dowód na to, że On był tym właśnie prorokiem. Jeden był prawo, prawodawcą, drugi był zbawicielem. On był tym Jeszua, który sprawił, że jachwe stał się w naszym życiu zbawieniem. A więc jest to bardzo ważne. Dlatego Pismo Święte mówi: Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To list Piotra. On właśnie mówi, że to, co było w Izraelu cieniem, w naszym życiu jest rzeczywistością. Tak oni stali wyrwani z tej ciemności egipskiej do światłości, czyli do Boga. Do społeczności z Nim, to właśnie my dzisiaj podobnie również zakosztowaliśmy tego, że Bóg nas wyrwał z tego świata. Teraz tak, kochani, choćby na, na tym przykładzie widzimy, że stosowanie symboliki, jeśli chodzi o prawdy biblijne, jest bardzo ważne, ponieważ ono nam ukazuje te prawdy w takim szerszym, wizualnym sposób, tak? taki wizualny sposób. Tak eksponuje te prawdy. Tak, abyśmy mogli je zobaczyć. Ktoś powiedział, że to, co słyszymy i widzimy, zapamiętujemy znacznie szybciej niż tylko to, o czym słyszymy. A więc istnieje na przykład tutaj w znaczeniu duchowym tak zwana symbolika dotycząca tych praw biblijnych. Również podział ziemi w znaczeniu duchowym przez apostoła Pawła, czy Piotra, czy nawet Pana Jezusa dzieli się na światłość i synów światłości. Oraz ciemność i synów ciemności. Mamy taką sytuację. Zresztą, możemy nawet zacytować tutaj, czytamy, że w Łukaszu właśnie jest tak napisane: Synowie tego świata są przebiegliści w rodzaju swoim od synów światłości. To jest właśnie cytat z wypowiedzi Pana Jezusa. Nazywa nas synami światłości, a innych nazywa synami tego świata. Stosując tą symbolikę możemy przyjąć, że występujące w Bożym słowie podobne lub takie same porównania mogą dotyczyć naszego obecnego czasu. Na przykład Egipt jest obrazem świata, faraon to diabeł. Na przykład a niewola to służba grzechowi. Dzisiaj mógłbym, taki człowiek dzisiejszych czasów mógłby się zastanowić, czy jesteś obywatelem tego świata. Jeśli nie należysz do kościoła, wypowiedź jest, odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, jesteś obywatelem tego świata. No jeśli jesteś obywatelem tego świata, to rządzi w twoim życiu Chrystus czy diabeł? No niestety, jeśli jesteś w podstanie ciemności, mimo dobrych chęci, w twoim życiu prawdziwym władcą jest Pan Ciemności. Jaki jest tego dowód? Ano taki, że niewola to służba grzechowi. Jeśli człowiek grzeszy, to świadczy o tym, w jakiej jest niewoli. I religia tu nic nie pomoże. Kiedy Żydzi mówili, że naszym ojcem jest Abraham, to Pan Jezus im powiedział w jaki sposób. Jeśli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. A potem mówi waszym ojcem jest diabeł, bo chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. Od początku był kłamcą i wprawdzie nie wytrwał. Pan jest tutaj nie mówi według tego, co oni mówią, niech ocenia. Tylko według tego, co oni robią, nazywa ich niestety dziećmi diabła. To jest niesamowite stwierdzenie. Dlaczego? Bo każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Oni mieli bardzo ważny problem w swoim życiu, bo przykrywali grzech swoją religijnością. Zresztą bardzo wiele ludzi to dzisiaj robi: albo łaską, albo, albo religijnością, albo nawet niektórzy aktywnością, bo to też próbują w ten sposób przykryć swoje grzechy. Czym jest zatem definicja świata? Bo to jest bardzo ważne, czym jest właściwie ten świat? No nie chodzi o świat stworzony przez Boga, bo świat stworzony przez, przez, przez Boga jest piękny, jeździmy tu i tam, nad morze, w góry, podziwiamy stworzony świat, tak? Przecież nie o taki świat chodzi. Nie wiem, może są tacy ludzie, co nie, nienawidzą stworzonego świata, no ja na przykład do takich ludzi nie należę, bo ja bardzo często podziwiam Bożą przyrodę, no lato, weźmy na przykład jesień, no przez te kolory jesieni, no kto to pomalował? A potem przychodzi zima, widzimy szron, widzimy te płatki śniegu, każda inna prawie. No, no kochani, no, no patrzę mi, no, kto tak pięknie pomalował ten świat? Bóg jest cudownym artystą. Ja ten świat, który On stworzył, kocham. Ten świat jest piękny. On jest dziełem Boga, ale wszystko kocham oczywiście mojego Ojca i Pana Jezusa, mojego Zbawiciela, prawda? No nie jest tak? A więc mamy troszeczkę inną definicję świata. Uważam, że Bóg stworzył ten świat, dał Noemu, Piękne przymierze, i powiedział, że zdejmuje przekleństwo Adama z tej ziemi, tak? I Kaina. Dzięki temu ziemia stała się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia człowieka. I ziemia jest przyjaznym miejscem do życia człowieka. A cóż dopiero, gdybyśmy doszli do Edenu, to dopiero byłaby sytuacja. No ale w milenium coś takiego będzie. Więc kochani, ten świat stworzony przez Boga jest piękny mimo mimo upadków grzech człowieka. Gdyby człowiek w grzech nie wpadł, jak piękny musiałby być ten świat. Jak piękny by był. Coś pięknego, coś pięknego. A więc świat to system wartości, kochani. I organizacji życia ludzkości w sposób podporządkowany antywartościom Bożym, to jest bardzo ciekawe, i wrogi Bogu, Obecnie polegający ten system polega na zmianie definicji, to jest bardzo istotne, kochani, definicji, czym są prawa naturalne. Zobaczcie, Bóg dał nam wolność od. i to jest prawdziwa wolność. A oni mówią, nie, 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 zmienimy definicję. Wolny jesteś wtedy, kiedy jesteś wolny do. Jakim mówią, żyć bez przykazań to jedyne przykazanie. Aha, czyli wolność do. Robię co chcę. To jest niesamowita sytuacja. Jeszcze na dokładkę, jak mam na to przyzwolenie społeczne, bo wiecie, moralność Pana Boga wynikająca z dekalogu, ona się nie zmieniła. Natomiast moralność wynikająca z non-społecznych, ona cały czas się zmienia. A więc granice tej swawoli, niewolności są coraz większe, bo coraz więcej, więcej, więcej. Społeczeństwo akceptuje. No przenieśmy się 20 lat temu, 30 lat temu, nawet 40 lat temu, a nawet dalej. Czy akceptowano by dzisiaj zmiany, które dzisiaj moralne które są w tym świecie? Czy pochwaliłyby nasze babcie, które dzisiaj oglądają telewizję, wtedy pochwaliłyby ten upadek moralny i dała sobie wmówić, że to jest nowoczesność? Nigdy w życiu. Te babcie wzięłyby kij w rękę i zaprowadziły porządek. A dzisiaj biorą pilota i mówią, no tak, czy lepiej grzeszyć i potem żałować, czy teraz żałować, że się nie grzeszyło. Takie mają dylematy dzisiaj wielu babć i dziadków, oglądając telewizję, szczególnie brazylijskiej pozycji 2345 odcinek. Bo tam jest cały czas pokazane, używaj życia, a ty już nie możesz używać, bo jesteś za stary. Jak ktoś taśpiewał kiedyś, za młody na śmierć, za stary na grzech. No, to jest ten problem. Ci ludzie mają taką dewizę. Lepiej grzeszyć niż potem żałować, że się nie grzeszyło. Nie? To jest ten problem. A więc zamiast prawa do, to oni wprowadzili prawo od. I oni ci mówią, że masz prawo, nie będziesz palił węglem, nie będziesz oddychał CO2, nie będziesz bąków puszczał, bo zatruwasz środowisko i tysiące innych rzeczy. Nie masz praw, rozumiem. Zabierają ci prawa, bo prawa działają od. Tak jest. Twój dom nie jest już Twoim domem, Twoja działka nie jest Twoją działką, nie masz własności prywatnej, nie, każdy może wejść na Twoją działkę, sprawdzić, czy puszczasz bąki, czy nie puszczasz. Rozumiecie o co chodzi, tak? Przepraszam, trochę to ironizuję, ale to nie jest poważna sprawa. Czyli okazuje się, że odbiera się nam prawa. Prawo za prawą, za prawem. Kiedyś ludzie wiedzieli, że nie mogą wejść na czyjąś własność, bo mogło to się dla nich gdzieś skończyć, a dzisiaj jest odwrotnie. Ty nie masz prawa bronić własnej. Własności, tak? A jak własnego życia będziesz bronił, ale niestety kogoś uderzysz i wybierz mu cztery zęby, to się okaże, że się zapłacisz odszkodowanie, bo mu zęby wybiłeś, bo nie masz prawa do obrony koniecznej, no. Bo się okazuje, że nie użyłeś ręki na przykład, tylko uderzyłeś go rondelkiem, no. Jesteśmy po prostu w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi ze strony świata. I te treści takie, wiecie, pacyfistyczne, one ekologiczne i tak dalej, wchodzą do zborów również pańskich i bardzo wiele cech chrześcijaństwo nabiera tak zwanych lewicowych, dlatego papież Franciszek co mówi? Że Jezus Chrystus był pierwszym komunistą, kochani. <laughs> to chyba on jest komunista tylko za dwa trzysta, jak to kiedyś się mówiło w czasie komuny. No bzdura zupełna. Dlatego nie dajmy sobie pewnych rzeczy wmówić, ponieważ wolność jest od, a prawo jest do. Jeśli ktoś mówi nam, że wolność jest do, a prawo jest od, to znaczy, że mamy o zmianę porządku naturalnego, opartego na bożych zasadach. Czyli to, co mamy wrodzone, odbiera się nam, czyli naszą tożsamość. Jak można nazwać człowieka człowiekiem, kiedy ten człowiek nie posiada tych praw. Nie, można go tylko nazwać niewolnikiem. I dlatego Izrael, który już, zobaczcie, dlaczego był nazwany niewolnikiem? Bo o nim decydował faraon, prawda? System, który tam był zorganizowany, oni musieli żyć tak, jak nakazywał Egipt, wszystko musieli podporządkować, całe swoje życie, po ten system. A jak tam było? Czytamy, że. W pewnym momencie Egipcjanie już nie mieli prawa własności, nie mieli żadnych już praw, ponieważ rząd tak manipulował głodem, bo klęskami rząd potrafi manipulować, że efekt był taki, że wszyscy stali się niewolnikami faraona. Hmm? Potem oczywiście sytuacja się odmieniła i ci, co byli uciskani, znowu uciskali tych, którzy ich uciskali, prawda? I role się odmieniły, no i wtedy Izrael zaczął do Boga: no bo jak źle, no to wiecie. To wtedy tater, ratuj, nie? I wołali. No niestety, to jest pewien problem i nie, nie dali mi się wmówić mówić pewnych rzeczy. Jak to mówią brzydko, zwrócić kota ogonem, bo takich rzeczy robić nie należy, bo są wbrew naturze. Tego, apostoł Jan opisuje charakter tego świata w swoim pierwszym liście w taki sposób: Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, jeśli to miły świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata i świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. 1 Jana 2, 17 i 15. A więc widzimy coś dziwnego, że ten świat zbudowany jest na trzech antywartościach. Wartościach przeciwnych całkowicie Biblii. Jakie to są? Porządliwość oczu, czyli rządza Posiadania. A co Pan mówi? Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane, bo nie od obfitości drób zależy czyje życie. Bo jeśli Pan dzisiaj powie: chodź z tej ziemi, to wszystko co zebrałeś, musisz to zostawić. Tak, tak. I wtedy. Twoja żona będzie sobie innego mężczyznę być może. Twój majątek przyjdzie w cudze ręce, a ty gromadziłeś go, ale nawet nie byłeś w stanie z niego do końca wykorzystać, bo umarli już nie korzystając z niczego. Poza jesionką dębową. I człowiek nic z sobą więcej nie zabierze. Niczego poza jesionką nie zabierzesz. A potem cię, oczywiście w większym czy większym orszaku zaniosą do parku sztywnych i tam cię pochowają. I tyle. I tyle. Dlatego nie idźmy z tymi wartościami tego świata, bo to jest bez sensu. Ktoś pewien człowiek powiedział w ten sposób: Trzeba sobie zadać pytanie, czy po to pracuje, żeby żyć, czy po to żyje, żeby pracować i gromadzić dobra tego świata. Co mówi Bóg? Że Pan Bóg swojemu umiłowanemu wszystkiego, co jest potrzebne do życia, obficie udziela. Brakuje Wam coś, bracia i siostry? Macie tylko światło w lodówce? Nie ma? Chodzicie w dziurawych butach? Albo za małych? Po wujku Helmucie? Nie. Wszyscy mamy się w sobie, wszyscy mamy coś, wszyscy mamy dach nad głową, a Pan Bóg o nas się troszczy i dziękujemy Bogu. I najważniejsza rzecz to, by żyć blisko Boga, bo, bo od Pana zależy całe nasze życie. Zobaczcie: szatan narzuca swoją władzę i życia całej Ziemi. Nie jest tak? Ale to nie wszystko. Damy przykład jeszcze następne. W Słowie. Zobaczcie, czy tak jest. Narzuca nam również religię. Religia to jest coś takiego, co ma zastąpić obecność Boga. Spełniasz pewne uczynki, zasady, należysz do pewnej organizacji, chodzisz na zgromadzenia, pośpiewasz. Masz album na przykład, jeśli ktoś leży, chodzi do takiego zboru bardziej nowoczesnego, takiego estradowego, to masz estradę, możesz się trochę powygibać, pokrzykczeć. Jeszcze ładnie to nazwać uwielbieniem, chociaż <coughs> to z uwielbieniem ma tyle wspólnego, co ja z astronomią, ale misza o to. no. I oni uważają, że to jest dobrze. Czują się dobrze, czują się rozerwani i tak dalej. Oni nie lubią słowa, no bo jak my też lubili słowa, jak tam jest napisane. Będziemy do Niego podobni, jeśli razem z Nim cierpimy. Czyli jeśli idziesz drogą pana Jezusa, to tłumy za tobą nie będą. Szli. Ta te, takie tłumy to możesz znaleźć tylko na górze Karmel, przy Złotym Cielcu lub przy posągu Nebuka Nebukadnezara. Albo, tak jak mówi prorok, już mam dość wrzasku waszych pieśni, waszych pląsań, waszych świąt, waszych sabatów i tego wszystkiego, co wy robicie. A więc ubieranie chrześcijaństwa. W te formy pogańskiego oddawania czci jest takie same jak formy judaizmu ubierane w modłę tego świata. To jest dokładnie to samo. W jednym czy przy drugim przypadku Pan Bóg mówi: Mam do tego obrzydzenie. Obrzydzenie. No cóż, trzeba powiedzieć, że niestety tak to jest. Ten system religijny opiera się na własnej sprawiedliwości. To ci ludzie decydują o tym, co jest dobre, co złe. Czasami ich modlitwy, mam takie wrażenie, że oni Panu Bogu rozkazują, co on ma robić, bo przecież on musi pobłogosławić to, co oni tworzą, robią itd. Nie, nie, nie powołują się na Boże Słowo, bo tego w słowie Bożym nie ma. Chyba że w tej negatywnej formie. A więc, kochani, ta sprawiedliwość religijna oparta na własnej sprawiedliwości nie na wierze, lecz na uczynkach i zasługach człowieka w oczach Bożych jest obrzydliwa. A dlaczego? Bo Pismo Święte mówi tak. Nasza własna sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. A w Księdze Objawienia aniż gorący, aniż zimny, dlatego wypluje Cię z ust moich. Religijność jest najgorszą rzeczą, jaka może być, bo daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. No cóż, wiemy o tym, że łaska i miłosierdzie Boże oraz ofiara Chrystusa dla tych ludzi nie jest w pełni wystarczająca do ich zupełnego odkupienia i zbawienia. Oni stosują słowa Kaina w swojej wierze, który był od złego. O co Kain powiedział? Wtedy że Kain do Pana: Zbyt wielka jest moja wina, by można mi ją odpuścić. Co Kain wyznawał? że ofiara Chrystusa jest niewystarczająca do naszego zbawienia. Ona tylko bierze udział w tym zbawieniu, ale nie załatwia zbawienia całkowicie. Dlatego oni wierzą, że oni są w stanie wytrwać do końca w oparciu o swoje własne uczynki i swoje zasługi. A więc niestety mają więcej wspólnego z Kainem. Ni z nauką apostolską, która mówi, albo ją łaską zbawieni jesteście. I to piękne są. Nie z was, przez wiarę. Boże to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Więc mamy dziwną rzecz, prawda? Mamy tutaj problem, który mówi o tym, że ludzie niestety chcą chodzić według modły tego świata. Zwróćcie też uwagę na to, że następny obraz to jest niewola Grzechu. Jest to obraz życia grzesznika podporządkowanego grzechowi, który grzeszy. Który jest po niewolnikiem grzechu. I dlatego ci ludzie, patrzcie, opowiadali się za obietnicą daną Abrahamowi, a pan powiedział: Nie możecie wmawiać siebie, mamy ojca Abrahama. Niektórzy sobie wmówili poczucie bezpieczeństwa. Więcej, niektórzy sobie wmówili zbawienie. Wmówili sobie tylko dlatego, aby uspokoić swoje własne sumienie. Ale Pan Jezus to sumienie obudził. I to spowodowało u nich wielką nienawiść. I dlatego zawsze jest nienawiść między Ablem i Kainem. Jeden polega na całkowitej Bożej łasce, tej ofiary, która po śmierci za nim aż do tej pory przemawia. A drugi chce odpokutować do końca swoich dni, aby zmazać swoją winę. Ponieważ ofiara baranka który go złożył w ofierze Abel była dla niego niewystarczająca niekompletna Natomiast pan Jezus powiedział do Żydów Zaprawdę zaprawdę powiadam wam każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu Pamiętamy to Niewolnik grzechu Kto z Boga się narodził grzechu nie popełnia gdyż posiew Boży jest z nim i nie może grzeszyć, gdzie z Boga się narodził, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Czy Słowo Boże zostawia jakieś wątpliwości? Że człowiek, który żyje pod panowaniem grzechu, może wmawiać siebie, że jest Bożym dzieckiem? Nie. Nie może sobie wmawiać, bo tak to sobie Żydzi wmawiali, grzesząc, mówiąc, że mamy Ojca Abrahama. Nie możemy tego robić, bo to jest nieprawdziwe. A więc jasna rzecz. Mamy trzy bardzo ważne rzeczy, w których świat chodzi. To jest rządza gromadzenia, rządza używania, i trzecia rzecz bardzo ważna to jest niestety rządza bycia kimś na tym świecie. Jest to tragiczne. Kochani, to tyle może wstępu, bo chciałem jeszcze dojść do przykazań, ale jeszcze naprawdę do tego nie doszedłem i mam nadzieję, że następnym razem będziemy o tym mówić. No cóż, niech pan sprawi, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione i pamiętajmy o tym, że prawa moralne, które są zapisane w Bożym słowie, służyły nam wierzącym ludziom do tego, aby one były przewodnikiem do Chrystusa. Kiedy uwierzyliśmy w Pana naszego Chrystusa, zakon się na nas wypełnił, ponieważ Chrystus wypełnił ten zakon. Myśmy włożyli na niego swoje grzechy, kiedy mu uwierzyliśmy. To on, to on zniósł z, ten zbiór praw i przepisów przybił je do krzyża. Idziemy, jesteśmy absolutnie wolnymi, ale gdyby nas w tym momencie Pan zostawił, byłaby to tragedia, bo nie posiadalibyśmy mocy do nowego życia. Ale krzyż, na którym Chrystus umarł, Pan mógł dać no, nam je, również Jego. Wzięcie krzyża jest bardzo ważną rzeczą, bo to świadczy o tym, że ten, który przyjmuje krzyż, ma zamiar umrzeć. Umrzeć dla siebie, aby żyć dla Boga. On przyjął ten, mam taki zamiar. I Teraz w praktyce będzie to wyglądało w ten sposób. Nie moja wola, ale twoja, niechaj się stanie, tak? Ale niestety okazuje się, o tym jest siódmy rozdział mówi, o funkcji zakonu, że umysłem służę zakonowi Bożemu, a ciałem czym służę? Zakonowi grzechu. Człowiek, który nie narodził się na nowo, ma ten problem. Ma wiedzę w głowie biblijną i przykazania, ale w ciele grzech nim panuje, rządzi nadal. No to jest poważny problem, bo ten człowiek musi dojść w końcu do przekonania, że niesienie krzyża przez starego człowieka jest nieskuteczne. Dlaczego? Bo on nadal żyje, on nadal triumfuje, on nadal jest niewolnikiem grzechu. Co on ma zrobić? I Pan powiedział, weź ten krzyż, idź za mną i naśladuj mnie. Ale, a to naśladownictwo krzyża pokazuje nam, gdzie Pan Jezus Chrystus ten krzyż zaniósł, tak? A gdzie on zaniósł? Czy jesteś gotów umrzeć dla świata? Czy jesteś gotów umrzeć dzisiaj dla tego, co masz? Bo może to jest ważne dla ciebie, że mnożenie mamony? A może jesteś gotów umrzeć dla siebie samego, do którego tak bardzo wielką wagę przykładasz? To wtedy pamiętaj, się nie pomoże niesienie krzyża. Ty musisz na tym krzyżu umrzeć. Dlaczego? Bo, bo ten krzyż zmieni Twoją przeszłość na niebyłą, wymazaną krwią Pana Jezusa raz na zawsze. I ten człowiek, który Cię zmuszał do tego, poprzez grzech, który w Tobie mieszkał, abyś był poddany grzechowi, on musi zostać ukrzyżowany, stary człowiek. I ten akt. Nie tylko przyjęcia tej cudownej ofiary, która zbawia, ale akt zawierzenia Chrystusowi, czyli złożenia swojego życia Chrystusowi, pozwala na to, że doświadcza następnej prawdy, która jest za krzyżem. A co jest za krzyżem? Już śmierć mamy starego człowieka. Za krzyżem mamy zmartwychwstanie, ale nowego, nie starego, nowego człowieka. I ten nowy człowiek otrzymuje po pierwsze. Pewność odpuszczenia swoich wszystkich grzechów, jakie popełnił. Dalej, ten człowiek otrzymuje pewność, że został pojednany z Bogiem i dzisiaj może Boga nazywać własnym Ojcem. To jest coś pięknego. To robi Duch Święty, którego Bóg nam dał. Trzecia rzecz, ten Duch Święty nas prowadzi od tego momentu. W szczególny sposób. Może doświadczaliśmy wcześniej, ale teraz zawsze On jest, na, bo my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I następna rzecz, mamy nowe życie. Apostol Paweł mówi, na czym polega nowe życie? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję więc ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. I to trzeba pamiętać. No dobrze, w sferze duchowej jesteśmy zmartwychwstali. stali, ale co? No Starego człowieka nie ma, ale co zostało po starym człowieku? No cóż, zostało skażenie umysłu. Pismo święte nazywa to duszą, czyli nasz wewnętrzny człowiek, czyli nasze myślenie, nasz system. Miłości, uczuć, prawda? I sfera emocjonalna, czyli... I następna rzecz, sfera wolitywna. I teraz tak. Kochani, w sferze intelektualnej. Czy musimy zmieniać swoje myślenie do Biblii? Czy Biblię do swojego myślenia? Człowiek stary, nieodrodzony zmienia Biblię do swojego sposobu myślenia. Ja to widzę bardzo często. Ale nowy człowiek zmienia swoje myślenie do Bożego Słowa, do Bożej nauki. Następna rzecz się okazała. Kiedy był stary człowiek, on też kochał. Tylko kochał bardziej siebie niż Boga. Prawda? Bo wykonania tego, co dobre, zawsze było mu brak. Bo zawsze wybierał z siebie. A dzisiaj jakaś sytuacja? Kochamy siebie. Tylko nie na tym świecie. Kochamy siebie posadzony w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Mamy dalej własną wolę. Ale ta wola nie jest wolą starego człowieka. I my dzisiaj ciągle dokonujemy wyborów między miłością własną do siebie, a miłością do Chrystusa. Kto wygrywa? Chrystus. Następna rzecz bardzo ważna to jest sprawa woli. No wiecie co? Ja czasami mam taką wolę, jak widzę jakiegoś takiego człowieka, wyjątkowo niefajnego. To, to nie wiem, czy wy macie takie coś, ale czasami to my tam korci, żeby coś powiedzieć. No kiedyś to pewnie by mnie korciło, żeby jeszcze mu przylać. No ale dziś jestem mu za stary na takie, na takie gierki wojenne. Prawda? I co? Wola, nie moja, ale Twoja, niechaj się stanie. Nie robię tego, co chcę, ani też tego, co chciałbym, tylko robię to, co miłe jest w woli Bożej, Bogu mojemu, tak? A więc nie moja wola, ale Twoja, niechaj się stanie. Apostoł Paweł nazywa to życiem, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest moim zyskiem, czyli mówi o tym, że życie człowieka wierzącego wraz ze śmiercią się nie kończy, ale jest dalej kontynuowane. Dziękujemy Bogu za to. I to jest bardzo istotna rzecz. A więc mamy tutaj śmierć starego człowieka, mamy coś <laughs> zupełnie nowego. I jeszcze co zostało po starym człowieku? Co nam stary człowiek zostawił takiego niechlubnego? Takiego trudnego ciało. Ciało, w którym mieszka grzech? <laughs> co pan uczynił z tym grzechem w tym ciele? Czy nie mamy dzisiaj już grzechu w naszym ciele? Mamy czy nie? Mamy. Problem polega tylko na tym, że ten grzech nie ma nad nami mocy. Bo Pismo Święte mówi, nie jesteśmy już pod zakonem, lecz jesteśmy pod łaską, więc grzech nad nami już nie panuje. A co się stało z naszym ciałem? Nasze ciało jest ukrzyżowane, to znaczy ono jest wyłączone z działania, ale nie znaczy, że w nim, w tym ciele jeszcze się jakieś życie nie odbywa. I my to widzimy w naszym życiu, tak? Ale pismo święte mówi tak. A ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. To jest list do Galatian. Człowiek odrodzony ma wyłączone ciało z. Posłuszeństwa Grzechowi. Dlaczego? Bo już nie stary człowiek żyje w tym ciele, tylko Jezus Chrystus. To jest bardzo ważne, i dlatego Pismo Święte mówi, że my, wierzący ludzie, jesteśmy obrzezani z naszego grzesznego ciała, i Bóg naszego człowieka nowego włożył w duchu świętym, a potem w nasze ciało. I dlatego nasze ciało jest świątynią ducha świętego, a nie świątynią naszego ja. Mhm. Zobaczcie, jeśli mamy świątynię, świątynia wypełniona jest Szechiną, to kiedy Ty wchodzisz do tej świątyni, to najpierw jesteś w Szechinie, a potem jesteś w świątyni. I tak samo jest z nami. I dlatego my nie podporządkowujemy naszego życia naszemu ciału grzesznemu, tylko porządku, podporządkowujemy nasze życie Duchowi Świętemu, który w nas mieszka. A człowiek cielesny Bogu podobać się nie może, a, bo nie jest w duchu, a my jesteśmy w duchu. I teraz uwaga, bo ludziom się te wszystkie terminy mylą. I powiem tak: człowiek, który jest w ciele, może duchowo postępować. Czemu nie? Człowiek będący w ciele może również cielesnie postępować. Ale człowiek, który jest w duchu, nie jest już w ciele, może postępować duchowo, bo to jest jego naturalne życie, ale może też postępować cieleśnie. Ludzie się tam, ludziom się tym myli, bo oczywiście o coś, co im się myli. Patrzą na skutki działania tego, co się dzieje w nas. To jest nieważne. Ważne jest, kim ty jesteś. Bo jeśli nie jesteś dzieckiem bożym, a nawet prowadzisz naprawdę fajne chrześcijańskie życie, bo jesteś niezwykle człowiekiem religijnym, który religię traktuje bardzo poważnie, to ci to nic nie pomoże, bo jesteś w ciele. A Pismo Święte mówi, że ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Natomiast ci, którzy są w duchu, oni się Bogu podobają, bo są w Chrystusie. A jeśli będą cieleśnie postępować, oj będą podlegać Bożemu wychowaniu, bo gdzie jest ojciec, który by dzieci swoich nie wychowywał. I zawsze w naszym życiu będzie zwyciężać niezwyciężona miłość do Pana Jezusa. I ona będzie się zmieniać coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Oczywiście pozytywnie, wraz z naszego myślenia, na zmienianie naszej sfery emocjonalnej, na taką, sprowadzając do takiego wyboru, że całym naszym życiem i miłością staje się Chrystus. I wprowadzając nas oczywiście w to, żebyśmy zawsze chcieli, aby w naszym życiu pełniła się wola Boża, ponieważ w tym momencie będziemy oglądać chwałę Bożą. Kiedy otwieramy Boże Słowo, to ono najpierw mówi nam o oczyszczeniu. Potem kiedy otwieramy Boże Słowo, ona mówi nam o Chrystusie. Kiedy potem idziemy w głąb Bożego słowa, Chrystus wprowadza nas w czynienie woli bożej. Ten kto jest przez Chrystusa wprowadzony w wolę bożą, do tego przyznaje się Bóg. Bo to świadczy o tym, że miłujesz Pana. Żaden człowiek, który cieleśnie postępuje, nie będzie miał żywej społeczności ze swoim Bogiem, ze swoim Chrystusem. I dlatego Paweł apostoł mówi: Chrystusem jestem krzyżowany, nie żyje już moje ja. Ale żywię mi Jezus Chrystus, a moje obecne życie w ciele, jest życiem wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej. I dlatego to, co nas dzisiaj motywuje do życia i działania dla Boga, to jest łaska Boża, która wlewa wraz z Duchem Świętym miłość Bożą w nasze serca. I dlatego naszą miłością jest Pan Jezus Chrystus. Jak to rozpoznać? Jeśli miłujesz Pana, Pan to powiedział, umiłujesz moje słowo. A jeśli umiłujesz moje słowo, przyjdziemy, przyjdziemy. Tak mówi tylko Bóg. Zrobimy, stąpmy, uczyńmy. Przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Nie mówi przyjdę, przyjdziemy. A więc całe nasze życie stanie się cudownym aktem Bożego życia, Bożego planu Ojca. Bożego dzieła odkupienia Chrystusa i dziełem Ducha Świętego, który uświęca nas każdego dnia ku doskonałości i ku temu, abyśmy wreszcie osiągnęli piękno naszego Chrystusa. Dlatego zdążamy do tej chwały. I dopóki w tym ciele jesteśmy, oczywiście, tej chwały w pełni osiągnąć, nie jesteśmy w stanie, ale już Pismo Święte mówi że skoro posiadamy Ducha Świętego, to on powiedział Panie w 17 rozdziale: Ojcy, dałem im chwałę moją. To znaczy, na tyle, na ile to jest możliwe, powinniśmy w tej chwale chodzić. Na tyle, ile łaska Boża nas ubogaciła, powinniśmy chodzić. A na ile nas ubogaciła? Pismo Święte mówi, albowiem Bóg obłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Dlatego nie lubię tego słowa, jak ktoś mówi do mnie: Ja Cię błogosławię, bo pytam Czym Ty mnie możesz jeszcze ubłogosławić? Czy masz jeszcze jakieś jedno błogosławieństwo, którego nie mamy w Chrystusie? No cóż, ludzie nie zawsze rozumieją to, co mówią i trzeba im to wybaczyć. Ale, kochani, my za to błogosławmy Boga w ten sposób, że wysławiajmy Go. Bo błogosławić znaczy z błogością uwielbiać Pana za to, co uczynił dla nas, za to, kim jest. I za to, kim będziemy, i za to wszystko, co w swojej łasce sprawia w naszym życiu, co jest godne, miłe, chwalebne i warte pochwały. Róbmy to. Róbmy to, uwielbiajmy naszego Boga, sławiąc Jego cudowne, wspaniałe dokonania oraz Jego cudowną postać, piękny charakter. Bo pamiętajmy o tym, że przyoblekliśmy się w Chrystusa. Po swoim zbawieniu, to znaczy, że życie Jezusa Chrystusa jest nam darowane jako dar łaski Bożej. Chodźmy w tym. Po co? Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione i aby wielu innych ludzi przez chwałę Jego i cnotę zostało jeszcze pociągniętych, tak jak my zostaliśmy pociągnięty ci przez chwałę i cnotę Pana Jezusa. Amen.